Cześć kochani. Witam, witam serdecznie. Oto znowu ja, niestety. Albo istety. Jedziemy teraz na plażę. Pogoda nam się wyrobiła nareszcie. Nie wiemy, jak długo będzie taka ładna. Jest naprawdę ciepło. Wreszcie jest wiatr, którego uwielbiam, bo bez tego wiatru to chyba ja tutaj bym nie mogła funkcjonować kompletnie. Tak. Jedziemy samochodem, więc może trochę trząść generalnie filmem, no ale już jakoś może to przeżyjecie. Jedzie z nami nasza córeczka Sara. Z przodu mąż prowadzi. I proszę nie być zaskoczonym, że nie mamy fotelika, nie ma tutaj obowiązku, żeby dziecko miało fotelik. Rodzinnie jeżdżą, dzieci mogą być na kolanach. Tutaj generalnie policja jest bardzo wyluzowana i oni sami chyba... A w ogóle są tu jakieś wypadki samochodowe? Wiesz co, są, ale to nie są jakieś duże ilości, więc wiesz. Chociaż ruch tu czasami naprawdę... Trzeba używać tego klaksonu, żeby się gdzieś wcisnąć. Tak. Dokładnie, naprawdę. Bo tutaj generalnie nie lubią wpuszczać ludzi. Tak jak u nas z reguły robi się tak, że... Układ grzecznościowy. Tak, układ grzecznościowy to... Trzeba się wryć. Tutaj coś takiego nie istnieje. Po prostu klakson prawo dżungli. Kto wjedzie pierwszy, ten jest. Dajemy sobie radę. Tak. No i tu zwiedzamy różne rzeczy. No, chociaż wczoraj było, powiem szczerze, cyklon na cyklony lało, także jak się wyszło w sekundzie, było się mokrym, ale woda... Ale generalnie zdołaliście się wczoraj wykąpać. Po prostu jak zobaczyłam, jak wygląda ocean, to bajka. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Potężny deszcz, chmury no prawie że czarno. Na to wszystko woda zielona, tak piękna zieleń, w tyle bardzo mocny granat, no to ja w tym ubraniu i tak byłam mokra, widziałam, ludzie wskakiwali w ubraniu, więc ja się nie zastanawiając rzuciłam torbę i poszłam w ten ocean. Woda była przeciepła, no, całe doznanie w takiej kąpieli, w tak potężnym deszczu, w oceanie, w tak ciepłej wodzie, to po prostu jest bajka, no czegoś takiego w życiu chyba już nie przeżyję, nie przeżyłam. No i polecam kąpiel podczas cyklonu w oceanie, no jest to coś cudownego właśnie, tym bardziej wtedy iść na plażę, jeżeli ktoś pojedzie do tropiku. Tak, ponieważ jest upalnie, jest gorąco, woda jest ciepła, co prawda deszcz może być zimny, ale będąc w wodzie chyba to nawet nie przeszkadza. Kompletnie, no w wodzie jest cieplej niż na zewnątrz. Na zewnątrz jest taka różnica, że u nas też często gęsto w Nowym Sączu było tak, że padał deszcz, a myśmy po prostu wskakiwali do kamienicy, jak no teraz to tak różnie jest, ale jak było się młodym, to się wskakiwało, natomiast w tej chwili to jest coś innego, w oceanie jest całkiem inna kąpiel, inne doznania, no w ogóle no nie da się tego opisać, nawet te panie w burkach, w tym ubraniu, no wszyscy wskakiwali, było rewelacyjnie. No, polecam. Zobaczmy, jak będzie dzisiaj. Ja mam o tyle trudniej, że moja prawie już dwulatka dla odmiany nie chce wskakiwać do wody. W zeszłym roku świetnie się bawiła, w tym roku chyba nie za bardzo jej się to podoba. Zobaczymy, może jakoś ją przekonam chociaż trochę. Jeżeli nie, to będziemy statusem na zmianę się kąpać. No, a teraz kończymy. Na pewno do Was wrócimy jeszcze. Spróbujemy nagrać, jak w ogóle wyglądają tutaj domy. Jak wygląda droga na plażę. Akurat... Jak będziemy jechać, to może tak. obrócisz tak, żeby... Tak. Nagram na pewno coś. Ja tutaj będę... Ale to będzie, przypuszczam, w oddzielnym filmie. Też bym chciała, żeby mała chociaż troszeczkę mi zasnęła. Do plaży nie mamy daleko, więc coś na pewno nagramy jeszcze dla Was. No to do zobaczenia. Do zobaczenia potem. Pa.